Jesteśmy siłą! Dzisiaj 50 miast w Polsce, a może nawet i ponad, wyszło na ulicę. Nie bójcie się! Nie będą dłużej pluć nam w twarz! Nie be... Inspektor sanitarny wydał pismo, w którym wyraźnie jest napisane: środki do dezynfekcji, ze względu na swój skład chemiczny, nigdy nie były zalecane i nie są do stosowania wśród dzieci. Te środki nie powinny być nawet dostępne i nie powinny być na wyciągnięcie ręki. Tak jak i po szkołach. To jest hańba, dokładnie! Sprawiu! Stop! Bezprawiu! A podstawą faktyczną to jest nie noszenie maseczki w przestrzeni publicznej. To jest złamanie prawa? No właśnie, to jest złamanie prawa, bo pan nie ma prawa nie zatrzymać, że ja nie mam maseczki. Jeżeli chodzi o maseczkę, nie dajemy się, nie. To wy działacie na zasadzie rozporządzenia, a nie zasadzie... Proszę panią, ja w tym momencie panią chcę wyleksować. Teraz pan słucha. Róbcie, co macie robić. Jeżeli wystawia pan na przykład mandat na nie wystawiam panią mandat. Patrz, jaka kolejka, czekają na każdego jednego Polaka. Dzień dobry. Może się pani zatrzymać? Nazywam się profesor Arkadiusz Mikołaj. Proszę chwilkę poczekać, bo ja pana nie słyszę. Pan mi przerwał teraz czynność, jestem w pracy, słucham. Ja nazywam się komisariat policji w Andrychowie. Proszę panią, tutaj legitymujemy panią w związku z tym, że nie posiada pani maseczki przy sobie. I znowu ta sama historia. Tak, Anetko, jestem. Historia lubi się powtarzać. Tutaj pani nam już dała dokument. Bardzo nam dziękuję jeszcze raz. Znaczy, ja panu mogę jeszcze wypisać. Na razie dokument postawiamy. Kochani, nie zdążyłam jeszcze wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Andrychowie, próbujemy dojść na Marsz o Wolność. Jest z nami przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Poinformował mnie właśnie, że muszę was poinformować o tym, że tu nie może być więcej niż 10 osób. W przeciwnym wypadku, kiedy się nie rozejdziecie, to ten marsz zostanie rozwiązany. Nie wiem, czy siłą, jakimi środkami. Może niech pan z urzędu się wypowie, bo też... Podstawy prawne poprosimy! Poprosimy o podstawy prawne. I kim pan jest? Pana w ogóle. Kim pan jest? Nie słychać! Maseczkę proszę ściągnąć. Nie proszę się nie wygłupiać. Da się? Sposobny swoim poważnym do reprezentowania, a mamy wspólnie na dzisiejszym tutaj zgromadzeniu. Szanowni uczestnicy, biorąc pod uwagę... No bez maseczki jest. Nie, panie, to no może... Nam to nie przeszkadza. Nie działa wam ten megafon. Biorąc pod uwagę... Nie. Biorąc pod uwagę obowiązujące elementy bezpieczeństwa... Panie napój. To ja bym wam strzelał. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy... Po prostu muszą sporządzenia, mianowicie dron na dzień dzisiejszy, czyli od soboty, kiedy gmina Andrychów została włączona do strefy czerwonej, obowiązuje liczba uczestników na zgromadzeniu maksymalnie 10 osób. W związku z powyższym za chwilę zostanie ogłoszona decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia. Ale na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Powtarzam jeszcze raz. To jest tylko rozporządzenie. Zostały za tą nie są zabezpieczone elementy podstawowego bezpieczeństwa. Mianowicie zgromadzenie może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. Zostanie za chwilę ogłoszona decyzja o rozwiązaniu. Uwaga, uwaga! Tu policja! Decyzją Urzędu Miasta Andrychowa zgromadzenie zostało rozwiązane. Wzywam panów policjantów do zachowania zgodnego z prawem. Proszę panów policjantów do zachowania zgodnego z prawem. Nalegam. Podstawy prawne. Dlaczego?
zatrzymany za... Zatrzymany za? Protest jest legalny. Masz numer do prawnika, czy się mam kontaktować? Idziemy do rzecznika prasowego policji rozmawiać w sprawie organizatora, ponieważ dostaliśmy informację, że został zatrzymany na 48, tak? Bardzo ułatwioną, ponieważ był z nami brat organizatora, mamy do niego kontakt. Oni ogarniają sprawę mecenasa, który będzie się kontaktował z komendą, które relacja, którą nagrałam również jest dowodem w sprawie, że widzicie, no w międzyczasie chcieli mnie wrobić w to, że jestem organizatorem nielegalnego zgromadzenia pod komendą. Teraz... Proszę pana, chcieliśmy po pierwsze uzyskać informacje na temat zatrzymanego organizatora i przewodniczącego zgromadzenia, które było na... Proszę pana, prowadzi postępowanie w tej sprawie komisariat policji w Andrychowie i to mogę panu potwierdzić na tą chwilę. Na jakim etapie to... Bo tutaj auta policyjne stoją, wyjeżdżamy, słuchajcie, sprawa po prostu do końca, ponieważ my dobrze wiemy i nawet ludzie na szczeblach państwowych wiedzą. Tak, no staramy się być w jakimś tam pozytywnym trochę nastroju, ale też sobie zdajemy sprawę z zagrożenia, dobrze wiedzieli, że tutaj były i walczyły. I dzięki temu po prostu jest z nami. Mam nadzieję, że Kuba z nami też będzie jak najszybciej. Tak, za Markiem jedzie policja. Zobaczmy właśnie. Będziemy państwu relacjonować przebieg dzisiejszego marszu w Warszawie. Broń siebie innym. Zakrywaj usta i nos. Nie narażaj się na odpowiedzialność karną. Słuchajcie kochani, zostańmy jeszcze w tym miejscu. Ze względu na to, że dokładnie tutaj jest pasa Wisławy Szymborskiej i w tym miejscu oficjalnie jest zarejestrowane zgromadzenie na 10 tysięcy uczestników. Czekamy na adwokata, jest już pan radca prawny, za chwilę będziemy kontaktować z policją. Natomiast ja z całą pewnością otworzę zgromadzenie na 10 tysięcy osób, bo takie mamy zgłoszone i takie mamy zarejestrowane. Masz o wolność, udostępniajcie, telewizja tego nie pokaże. Raz, dwa, trzy, raz, test, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy. No poprawię. Na to, co
Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Znajdujesz się w strefie, w której obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chroń siebie i innych. Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. Policja! Prowokacja! To jest prowokacja! Uwaga, uwaga! Co będą nam robić? Co będzie robił rodak w mundurze drugiemu rodakowi? Użyje wobec wolnych ludzi walczących. Będzie zgromadzenie! Zgromadzenie na 10 tysięcy osób tutaj za... Zrobiliśmy zgromadzenie legalnie razem z prawnikami na 10 tysięcy osób. Tutaj marsze też w innym kierunku, a my wracamy po osoby, które z nami były. Wracamy do paszczy, po naszych ludzi. Dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Wzywam te osoby do niezrozumienia działań podejmowanych przez policjantów. Osoby z tego prawa oświadczam, że panowie w kaskach popełniają te pieczę. Proszę się usunąć z legalnego zgromadzenia. Proszę, panie, proszę policji o usunięcie się z terenu i legalne.
nielegalnej manifestacji, która trwa. Proszę opuścić pasaż, żeby przypomnieć panu legalne zgromadzenie. No ja proszę o wystąpienie, nie używałem waszego oddziału policji. Proszę o odpowiedzi się swojego zgromadzenia. Żądam od policji przepuszczenia ludzi, którzy chcą dotrzeć na moje tutaj złożone zgromadzenie, które w tej chwili właśnie zostało rozwiązane. Uwaga, uwaga! Na pasażowi strony Szymborskiej ma legalne zarejestrowane zgromadzenie publiczne na 10 tysięcy urzędników. Czyście obywateli, dlaczego ich przytrzymujecie? Co oni zrobili? Tutaj jest legalne zgromadzenie na pasażu Szymborskiej, bo tak nikt nie jeszcze puszczy. Nie tylko was!